Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Cyberpunka. Aha, koleś fajnie stoi. Dzisiaj postanowiłem pojechać do Rogue. Zobaczymy, czy do niej się doczłapię. O, stoi moja bryka, którą przyjechałem. Najsik. Panam. Hej, wi, jak tam? Wszystko w porządku? Lekko nie jest, ale daję sobie radę. Mam coraz mniej czasu, coraz mniejsze szanse na wyjście z tego. Słuchaj, myślimy z Saulem o tym, jak wyprowadzić klan na prostą. Chyba mamy pewien pomysł. Ale najważniejsze jest to, że chyba będziemy mogli pomóc i tobie. Cóż to za plan? Jeśli wszystko się złoży do kupy, to no, powiedzmy, że numer z pociągiem jest niczym w porównaniu z tym. Zaufaj mi. Cool. A wydawało mi się, że z panami już skończyliśmy raczej. No jak to mówią, nigdy nic nie wiadomo. Fajna bryka. Mógłbym mieć ją na stałe już. Dobra, śmigam do tej Rogue. Tradycyjnie jak coś po drodze się wydarzy ciekawego, to pokażę, jak nie, to widzimy się na miejscu. Fajnie to miasto wygląda. Mogę powtarzać bez końca. Przynajmniej nie ma jakiejś burzy piaskowej, może popodziwiać kunszt projektantów. A ja jadę pełną pizdą, że tak powiem. Chyba, że przyrypię zaraz coś. Ale no na razie nie jest źle. No, kolego. Tak się nie wyjeżdża. W końcu jestem policja, nie? Mógłbym koguta włączyć w sumie. Nie wiem, czy to coś da. I jadę. Zresztą za głośno. Tak mi się wydaje, że oni chyba radia nie mają. Żeby jakąś muzę puścić. Już 600 metrów tylko i aż. Mam nadzieję, że dobrze skręciłem. Jezu! Co za cham. Co za cham. Przywaliłem w nich i co za cham. Muszę kiedyś tym czymś małym pojeździć w końcu. Okej. Może zaparkuję jak... Powiedzmy, jak człowiek. dobra, wysiadaj. Dziewczyno. Coś tutaj zielonego się świeciło. Dzień dobry. Schemat resist. Takie rzeczy. Jezu, co to było? Kto mnie potrącił? Tak w ogóle to chciałem pobiec. Się przyzwyczaiłem, że w farmingu, znaczy Farmer Dynasty ten się biegnie prawym chyba z pustem. A tu mi broń wyciągnęła. Dobra. Siema, kolo. Co, chcesz pogadać? Coś? Coś do mnie? Coś? Nasza koleżanka za barem. Siemano. Fajnie cię widzieć, co słychać? A nic. Drobiazgi o tym jakąś sebą sens. Wi poznał Krystyna Weylanda. Pomaga nam. Będzie dobrze. Hej, Wi. Super, że coś słyszę. Słyszałem, że polujecie na smashera. Zamieszam
Gotowa? Pogadamy w samochodzie. Skup się lepiej na robocie. Z redakcją poszukamy tam. Dołączysz do nas? Ja już zrobiłem, co do mnie należało. Nie mów, że nie chciałbyś widzieć Smashera martwego. Chciałbym chętnie, tylko może nie z bliska. Skurwiel ma tendencję do wstawania z martwych. Aha, prawdziwi skurwiele tak mają. Jedźmy. Idziemy? Powodzenia! Tak, idźmy stąd, bo za głośna ta muzyka. Nie słyszę w ogóle, co oni mówią. Hej, Bill. Fajnie cię widzieć, co słychać? Już się powtarzasz, koleżanku. Nie. Dosyć dup. Będziesz jeszcze dzisiaj? Może, ale nie czekaj z kolacją. Wszystkie takie idealne dupy w tej grze. Że przynajmniej... Czym dokładnie pomagał ci Wayland? Główne Wayland postacie. Wayland upewnił się, że Grayson będzie w domu, kiedy po niego przyjdziemy. Czyli wiemy, gdzie go szukać. Kuźwak, każdy schodeczek musi zaliczyć. Gdzie mamy brykę? To twoja bryka jest, tak? Fajne. Rogue One. To chyba twoje. Mam coś dla ciebie. Nie mówcie mi, jak mam żyć. To kurtka Janego? Jesteś pewna, że nas nie pomylisz, jak zacznę ją nosić? Jestem pewna. To replika zrobiona na specjalne zamówienie. Oryginalna kurtka Johnego pewnie rozpadła się lata temu. Dzięki. Ale lipa. Repliko. Wskakuj. No, nareszcie będziesz jakoś wyglądać. Oj, Johnny, ty mnie tutaj nie podrywaj. Quadra. Dobrze, że nie muszę prowadzić. Co Johnny ci opowiadał? Rozumiem, że rozmawiacie cały czas. No, że bardzo dobrze... A zresztą nieważne. Wiesz, co chce zrobić Grayson? Co powiedział ci Wayland? Grayson ukrywa się w dokach od czasu ostatniej akcji, którą robił z Maelstromem. Pracuje dla gangu? To już nie dla Smashera? Smasher zawsze grał na kilka frontów. Więc zakładam, że siedzą w tym razem. Mistrz i uczeń. Okej. Dziwne, że wcześniej nie trafiłaś na Smashera. Mówiło się o nim od czasu do czasu. Ale nie próbowałaś go dorwać. Słuchaj, Vi. To, że Johnny wrócił, dużo zmieniło, okej? Jasne. Dla mnie też. Serio. Jesteś pewna, że się na to piszesz? A co, strach cię obleciał? Nie, ale nie chcę, żeby Johnny cię rozgrywał. Adam Smasher to raczej jego obsesja, nie twoja. Tak myślisz? Ja tylko próbuję grać fair. Wrócimy do tego później, może. Fajna ta bryka, nie powiem. Przynajmniej jak jestem pasażerem. Niby mógłbym pominąć tą podróż. Ale zobaczę, jak będzie daleka droga, to przytnę, jak nie, to oleję. Trzeba ponapawać się tym miastem. Skoro już się końcówka zbliża. Dalej nie pojedziemy. No może co mamy dziś szczęście i zgarniemy Graysona i Smashera za jednym zamachem. Ten skurwiel musi gdzieś tu być. To jaki mamy plan? Wayland widział Graysona gdzieś tutaj w dokach. Był z nim jeszcze ktoś. Smasher. Mam nadzieję. Najpierw musimy dostać się do datatermu Maelstromów. Tam powinny być jakieś informacje o Smasherze. Dataterm jest tam, w głównym magazynie. Skąd wiesz, gdzie jest dataterm? Bo sama nagrałam im zakup. To Athena D3 z zewnętrzną bazą danych. Nie wiedziałam, że pracujesz z Maelstromem. Mogę pracować z każdym, ale na moich warunkach. No, widzę, że jednak sporo mnie ominęło przez te 50 lat.
Okej, możemy zaczynać. Gotowa? Musimy poczekać, aż się ściemni. Za dużo ludzi się tu kręci. I co będziemy robić do tego czasu? Będziemy się lizać? Co będziemy robić do tego czasu? Obserwować teren. Ale lipa. Już naobserwowaliśmy się. Okej, lepiej nie będzie. Liczyłem na coś z babcią, a tu widzę, że nic. Melstrom patroluje doki. Będziesz mnie osłaniać. No, idziemy. Kradzież. Jest spięta. Osłaniaj ją w razie czego. Mam pomysł. Wyczekaj moment i chodź za mną. No idę cały czas. Tylko wyłączę może tę kamerę, co? U, jak ty ładnie skaczesz. Otworzysz? Wiem, znam się na tym. No. Coś, co dobrze nas wkręci. Okej. Teraz ostrożnie. Jakiś taki dziwny głos był. Widzisz ich? Musimy się przekraść do data termu. Dobrze. Co my tu mamy? Jakąś kamerę? Coś tego? Zhakować? Co to jest? Przyjęcie kamery. Zepsuty są. Jakaś fioletowa rzecz. Lubię. Okej. Wyłączam, ale się przeniosę na tamtą. Jest wyłączona. Bionik. Panie. Bioniku. Co my tu jeszcze mamy? Może być ciekawie. Ale chyba... Nic już tu nie widzę. Zresztą zapomniałem, że mogę przeskakiwać między kamerami. Jaka cipka ze mnie? Fanatyk ciepłych bułeczek. Dobra. Chyba się napatrzyłem. Tak myślę. Dobra. Kto dzwoni? Gdzie? Dobra, czyli tak. Tu już więcej nie widzę. Dobra, idziemy na dół. Aha. Do tego fioleta. Amunicja, cukierki i reszta zostało. Próbujemy to zrobić po cichu. Może się uda. Epic
wszystkie komponenty. Musiałem się chwilę zastanowić, jakiego przycisku mam użyć. Kurwa. Tak to jest, jak się nie gra przez parę dni. Czy my tu kogoś widzieliśmy, czy nie bardzo? Chciałbym... A, dobra, tam ktoś jest. Dobra. Kolega. Odwróć uwagę. Widzę, że koleś mocno niezainteresowany. No dobra, co my tu mamy? Uważaj, zobaczą cię. Do schoweczka. I to jest dobre. Idę schakuję to. Jak się da. I 1C. 5-5. 1C, 5-5. Kuźwa, no. Ale nie ma E9. No i będzie lipa. Może teraz lepiej wylosuję. Pięć, jeden C, pięć. Dobra. To jest okej. I mamy dostęp do czegoś. Sieć. Tylko jakaś taka pusta ta sieć, no dobra. Ale przynajmniej żeśmy zhakowali co nieco. Dobrze, że dzwonisz. Dobrze, że dzwonię. Czy ktoś mnie zobaczy? Co oni tu dają? Tym. Paczka fajek. To dobra rzecz. O kuźwa, myślałem, że to jakiś przeciwnik. Żeś mnie Rogue przestraszyła troszkę. Czemu on mi tu pokazuje jakiś ten lupę, żeby tam zajrzeć? Kolejne hakowanko. Wiadomość. Nie pierdol bez sensu. Ciekawa wiadomość. Żarcie. Super kibel jakiś? Po
co ja miałem to zobaczyć? Nie wiem. Po co mi to? Ten kibel. Może się przyda później. Na razie to nie kumam. Dobra. Biegamy dalej. Normalnie bym nie wszedł, rozumiem. Dobrze, że dzwonisz. Ale to ty dzwonisz, nie ja. Iść od tyłu, czy jak? Co my tu mamy, kolejne? Aha. Wiem, znam się na tym. No. Ciekawe, czy kolega jest sam. Będziemy nagrywać. Na górze. Się przez okno patrzy. Fajnie. A gdzie kolega jest? Okej. Ale by była topa. Kurde, ja ciągle zapominam, że mam ten. Tak. Niewidzialność. Jaka lipa, że zapomniałem, że mam niewidzialność. Chwilowa to chwilowa, ale zawsze. Wybrałbym się tam na górę. Chyba, że to nie jest góra. Gorzej jest za ścianą, ale zaraz zobaczymy. Tak, to jest za ścianą. Już rog. Idziemy. Może nawet tak wejdziemy, jak człowiek. Sprawdź, czy jest tam coś, co może nam się przydać. Ja przypilnuję drzwi. Ona dobrze wie, gdzie go szukasz. Odwle... Kuźwa, chciałem wstać. Ja pierdziu. Jak mnie ta gra denerwuje. W sensie chciałem otworzyć te drzwi. Bo parę punkcików wpadnie. Ale teraz chciałbym je zamknąć. Czy się nie da? Jak się raz je otworzyło. No nic. Dobra, co my mieliśmy zrobić? Wiadomości. Ebunike. Wygląda na to, że ukrywają się na pokładzie kontenerowca. Okej, chodźmy to sprawdzić. Serio, już po pierwszej wiadomości? Nightmare. Cześć, masz niezłego pecha. Okej. Eusebio. Ho. Jakaś partia. I co? Tędy idziemy. Oczko. To jest Ebunike. Nie wygląda za dobrze. W środku spodoba ci się jeszcze mniej. Idziemy. Kurwa, tylko nie to. Chowaj się! Co znowu?
całkiem przypadkowo nie było ich widać, tak? No to się rozejrzyjmy. Ale kamer nie widzę. Co chłopaki gadacie? Może tak. O! Lepiej bym się kurwa mylił. O! Akcja, tak. Zgrana. Rozumiem. Fajnie, fajnie. To mi się podobało. Jakaś ładna spluma. Chętnie bym ukrył ciało. Zawsze parę punktów wpadnie. Ile pamiętam, chyba dwa się mieściły do jednego. Szaleństwo. A czemu ja mam iść tak naokoło? Uwaliło cię? Dobra. Idziemy. Aby nie było więcej niespodzianek. Jakoś trudno mi uwierzyć, że mamy Linę w takim miejscu. A co, myślałaś, że Smasher będzie się reklamował? Jak fajnie schody podświetlane normalnie. Zapraszają. Musimy przesunąć pogład. Johnny? Okej. Okay. Dlaczego to właściwie robisz? Chcę wyrównać rachunki. Pomścić Johnego? To też. Dobra, ja chyba mogę wskoczyć, nie? Też ponieważ mam nogi. Otóż to za gwiazdka. Diablica. Poszukiwani w Night City. W sensie co? Coś fajne dla mnie? Czy jak? Biorę, pewnie. Zardzewiały kask ochrony. Wskoczysz, czy nie? Uj, to kobieto ma ślę skok czasem. Ujwa, tu chciałem, dziękuję. Mnie zobaczy. Zoe. Okej. Zamknij tę kurwa! Słyszałaś to? Grayson, zauważyłam. Nie to! Skurwiel strzela do mnie z mojej własnej broni! Malorian 3516! Wszędzie bym poznał ten dźwięk! Nie wyjdziecie stąd żywi! Spisz się do mnie! Super. Szok dźwiękowy. Chodź tu do mnie! Co się stało? Ona już zabijała wszystkich? Serio? Ale ono to jest. Hm.
się pochowaj z boki. Każdy punkt na wagę złota dodałbym. Ale skubana. Ona to wbiła i ten. I koniec. Na kogo się patrzysz? Wezmę broń. To chyba nie twoje. Grayson. Rok! No proszę. To już nie gramy do jednej bramki. Ale może nie powinienem się dziwić. W końcu twoja specjalność wbijać ludziom nóż w plecy. Gdzie jest Smasher? Wiesz, że mogłabym ci zgnieść czaszkę jak jajko? Także dalej mógłbyś mówić przez jakiś czas. Ale ja chętnie pogadam. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego tylko Rook przeżyła po zamachu w Tower? Tylko ona, z całego Atlantis. Ciekawe, do czego musiała się posunąć, żeby się tak wygodnie ustawić. Może ktoś się posunął. Bardzo musiała się skurwić, żeby... O czym on mówi? O czym on mówi? Próbuję cię zdekoncentrować. Myślisz, że jeszcze ma szansę się z tego wywinąć. Gdzie jest teraz Smasher? U Arasaków, ale to już chyba wiesz. A kiedy pojawi się tutaj? Nigdy. Stary dobry Adam właśnie awansował na szefa ochrony. Już nie wróci do tej nory. Ja tu jestem tylko po to, żeby pozamykać jego sprawy. Kurwa! Święte słowa. Tak wysoko nie podskoczycie. Smasher jest dla was nietykalny. Ale na pocieszenie. Teraz on pewnie sam was znajdzie. Lubi załatwiać takie rzeczy osobiście. Doprowadzisz nas do Smashera. Nawet gdybym chciał. On nie ufa mi na tyle, żeby... Słuchaj, czemu w ogóle interesuje cię Smasher? Tak naprawdę interesuje mnie Silverhand. I to, co się z nim stało. Johnny Silverhand? Co chcesz wiedzieć? Miałeś broń Silverhanda. A co? Też jesteś fanką? Smasher ci ją dał. Aha, nagroda za specjalne zlecenie. Smasher powiedział ci, co zrobił z ciałem Silverhanda. Aż tak cię to kręci? Będziesz ekshumować to ścierwo? Albo może chcesz posłuchać, jak zdychał we własnych szczynach, kiedy go wypalali Soul Killer. Co z nim zrobili? Zakopali go przy polach naftowych na Badlands. Wyjeżdżasz Northbound 101 i prosto na śmietnik. Jak dobrze pogrzebiesz, może wykopiesz z tego gówna srebrną rękę. Wystarczy. Załatwmy to szybko. Żygać mi się chce, jak na niego patrzę. Poczekaj. Mam coś. Silverhand. O, on cię interesuje, tak? Mogę ci to oddać. Mam się go pozbyć? Tak. Zresztą, rób jak uważasz. Smasher ma coś, co należało do Johnego. Może być twoje, tylko puść mnie wolno. No dobra. Masz dzisiaj szczęście. Kurde, mogłem się zagadać. Wiekowi. To, co ci obiecałem, jest w tamtym kontenerze na podnośniku. A co to jest konkretnie? Sama zobaczysz. Mam przy sobie kartę, która to otwiera. Weź ją. Do kurwy nędzy! To żyjesz, koleś? To wszystko było bez sensu. Nie mamy nic, żadnego punktu zaczepienia. Kurwa, Vi. Powiedz jej... Johnny mówi, że jeszcze go dopadniecie. Tak? To powiedz mu... Kurwa, nawet nie mogę z nim normalnie porozmawiać. Smasher. No. Kurwa, nic nie rozumiesz. Tu w ogóle nie chodzi o Smashera. On jest tylko wierzchołkiem jebanej góry lodowej. Nawet jeśli go dorwiemy, co to zmieni? Idę, nic tu po mnie. Nie jesteś ciekawa, co tam jest? Na razie, Vi. Chyba nie. Zostaw ją teraz, Vi.
Odbiera się, ale w takich chwilach woli być sama. Aha. Rozumiem. Musisz ściągnąć ten kontener na dół. Jeśli jest tam coś, co należało do mnie, chcę to z powrotem. Okej. Poszukam panelu kontrolnego. Serio? Poszukasz panelu kontrolnego? A ja już go chyba znalazłem. Aj, znowu mi wyjdzie za długi odcinek. Idę tu pobuszuję. Otwieram tylko te czytadła, żeby, nie wiem, może jakiegoś achieve'a zaliczyć, ale nie chcę mi się już czytać. Po co to się skanuje? Tamten kibel też kazali zeskanować? Znaczy skazali. Była propozycja właśnie takiej tej lupy. Coś czuję, że gdzieś jeszcze tu wrócę i będę musiał zrobić jakieś zadanko poboczne. Dobra, wstawcie mi ten kontener. Jest. Tamten to jest mądry. Bo już jest na miejscu. O, coś jeszcze dla mnie. Kolejna katana. Spoko. Co to kuźwa to jest? Do jakiego to zadania będzie potrzebne? Czemu nie mogę zrobić tego teraz? Jak się stąd schodzi? Jezu, już myślałem, że wylecisz w kosmos. Dobra, lecimy. O kurwa, chyba wiem, co to jest. Co, twój samochód? No to zobaczmy. No, widać, że twoja bryka. Zdejmij też matę. Nie mów mi, jak mam żyć, człowiek. Okej. Mój wóz! Dziękuję. Pozwolę ci poprowadzić. Ale ty jesteś kochany. Pracuję jak złoto. No to zobaczymy, gdzie mnie pochowali. Na pola naftowe. Dobra. Możemy się przejechać. Oh my god. Zawsze kiedy się spotykaliśmy, ktoś ginął. Bardzo romantyczne. Bardzo w twoim stylu. Ciągle coś się działo. Ona miała zlecenia jak koncerty. Nigdy nie było normalnie. Chociaż raz spróbowałem ją zabrać do kina. I co? Nic z tego nie wyszło, jak zawsze. Myślałem, że ten wywalili kino w powietrze. Pola naftowe. To znajdziemy rękę Johnnego. Chyba już niedaleko. Wygląda gorzej niż sądziłem. No, a rzuca jak się ma wikna. Okej. To musi być gdzieś tutaj. Chyba nigdy nie byłem w tym miejscu. Ale też im się chciało wieść ciało na takie zadupie. Lepsze to niż złomowisko, na którym skończyłam. Może to nie jest takie zadupie? Dobra. Czyli tak to wygląda. Kop mała. Nie ma tu nic. No jak nic nie ma?
A czego się spodziewałeś? Nagrobka i kwiatów? Nie. Nie wiem. Jakiegoś znaku. Po prostu czegokolwiek. O, smutny Johnny. Naprawdę potrzebujesz jakichś symboli? Tak. Myślałem, że tu poczuję, że skończył się jakiś etap. Że mogę pochować starego Silverhanda i zacząć od nowa. A jak się czujesz teraz? Jakby mnie nigdy nie było. Albo jakbym dalej siedział w Mikoshi. Coś z tym zrobimy. I co? Teraz lepiej? Te. Trochę. A co byś napisała, gdybyś naprawdę miała mnie pochować? Tu leży Johnny Silverhand. Może tak? Człowiek, który uratował mi życie. Vi. Naprawdę chciałbym, żeby tak było. Słuchaj. Zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy spieprzyłem. Zawiodłem albo wykorzystałem wszystkich, którzy mi zaufali. Byłem zaślepionym, egoistycznym skurwysynem. Ale jedno mi się udało. Na razie. Nie spieprzyć tego, co jest między nami. Te? To my jesteśmy między nami? Bywało ciężko, ale daliśmy radę. Większość ludzi, których uważałem za przyjaciół, miało problem, żeby wytrzymać ze mną w jednym pomieszczeniu. Ty jesteś ze mną bliżej niż ktokolwiek inny. 24 godziny na dobę. I chyba jeszcze nie zaczęłaś mnie tak na serio nienawidzić. Na początku byłeś strasznym dupkiem. Trochę sobie zasłużyłaś. Pamiętasz, jak się obudziłaś u Wiktora i jeszcze nie wiedziałaś o mnie? Mam halucynacje, boję się. A potem jak jęczałaś u Misty, że nie chcesz umierać? Pamiętam, jak ty jęczałeś o fajki w środku nocy. Nie żałowałeś, że nie możesz mnie zabić. Nie myślałem wtedy, że tak daleko zajdziemy. Kiedy mówiłeś, że zawiodłeś przyjaciół, miałeś na myśli Rogue? Rogue, Alt, Kerego, Santiago. W przypadku Rogue jeszcze nie wszystko stracone. Nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło przez te 50 lat i na nowo pchać się w jej życie. Ta sprawa ze Smasherem bardzo ją zdołowała. Nie możesz tego tak zostawić. Może masz rację. W ogóle zachowywała się dziwnie. Powinieneś z nią pogadać. W zasadzie to obiecałem jej, że wezmę ją do kina. Bardzo dawno temu. Dobry pomysł. Zadzwonisz do niej i zapytasz, czy ma wolny wieczór? Tylko to znaczy, że znów musiałabyś mi oddać kontrolę. Zadzwonię do niej. Okej. Chodźmy stąd. Jednak nie ma tutaj nic ciekawego. Ale chyba warto było przyjechać, co? Zdecydowanie. Dzięki, Vi. Jeśli już musiałem trafić do czyjejś głowy, cieszę się, że to byłaś ty. Kurde, może go sobie na co zostawię, Johnnego? Cholera wie. Nic tutaj na serio nie ma? Ładna okolica, Johnny. Nie smutaj się. Coś tu dają ciekawego? Odwróć uwagę przeciwników, których hakowanie dla kasy. O! Coś tu chyba jest. Do obejrzenia. Zobaczmy na koniec. I tak długi odcinek, więc co mi tam.
tu ciekawego? Graffiti zbadaliśmy. Zastanawiam się, po co ta drabina mi się tak elegancko podświetla. No nic. Myślę, że skończę panoramą tego miejsca przepięknego. Super miejscowa, trzeba przyznać. Okej. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. W następnym spróbuję może się umówić z Rogue do kina. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zakładam, że w ogóle coś takiego jest możliwe. A jak nie, no to zobaczymy, co zobaczymy. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie i zapraszam. Hej.